Hej, witam Cię bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu z miejsca, które już świetnie znasz z mojego poprzedniego odcinka. Dziś natomiast zajmiemy się czymś odrobinę innym niż bieganie, a będzie to tematyka bardzo bliska mojemu sercu, a więc fotografia. Jeśli choć trochę interesuje Cię ten temat, zapraszam Cię do oglądania. Tematyka fotografii jest tak obszerna, że nie jestem w stanie o wszystkim Ci opowiedzieć w tym odcinku, dlatego postanowiłem, że nakręcę serię odcinków związanych właśnie z tematem fotografii, a dziś zajmiemy się jednym z najistotniejszych, a jest nim perspektywa. Jesteśmy w pięknym parku, do tego sprzyja nam rewelacyjna wiosenna aura, także możliwości do zrobienia pięknego zdjęcia jest naprawdę wiele, ale to, czy uda Wam się takie zdjęcie zrobić, jest zależne tylko i wyłącznie od Waszej wyobraźni. Dlaczego jest ona tak istotna? Ponieważ pod wyrazem wyobraźnia nie kryje się nic innego jak perspektywa, a pamiętajcie, perspektywa w skrócie to punkt widzenia, a punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Każdy zaplanowany obiekt możecie sfotografować na wiele różnych sposobów i to właśnie od wybranej przez Was perspektywy będzie zależało to, jak Wasze zdjęcie będzie prezentować się na tle innych, podobnych tego typu zdjęć. Pierwsza perspektywa, a raczej jej brak, to najbardziej popularny błąd przez fotografów amatorów, czyli robienie zdjęć z pozycji stojącej. Jak widzicie, aparat jest ustawiony wysoko na statywie i robiąc w ten sposób zdjęcie, tak naprawdę nie macie szansy na to, by zrobić coś ciekawego. Kolejna perspektywa, nieco ciekawsza, to spojrzenie na obiekt z niższej wysokości, takiej, że musi się już fotograf odrobinę poświęcić i przynajmniej uklęknąć. Także jeśli w kościele nie byliście, to jak najbardziej możecie tutaj trochę nadrobić tematyki. Ja dodatkowo, by jeszcze urozmaicić odrobinę spojrzenie, obróciłem aparat 90 stopni i w ten oto też sposób wykonam zdjęcie pokazowe. Zobaczymy, co z tego wyszło. Jak zapewne zauważyliście, drugie spojrzenie było odrobinę lepsze, ale pytanie, czy było ono na tyle dobre, by móc tym zdjęciem pochwalić się komukolwiek? Moim zdaniem absolutnie nie, dlatego mam dla Was trzecią perspektywę, której zastosowanie uważam, że w tym przypadku świetnie się sprawdzi i pokaże to, co w tym drzewie możemy uwiecznić najlepiej. A więc ostry zoom, aparat skierowany do góry i koncentrujemy się na detalach. Sami ocencie, która perspektywa Waszym zdaniem jest najciekawsza. Dlaczego zacząłem temat fotografii od perspektywy? Już Wam odpowiadam, ponieważ moim zdaniem jest to najistotniejszy element. Nawet jeśli będziecie potrafili operować wszystkimi pokrętłami, będziecie znali swój aparat od A do Z, ale nie będziecie potrafili znaleźć dobrej perspektywy, to tak naprawdę Wasze zdjęcia będą co najwyżej przeciętne. Dlatego dziś koncentrujemy się właśnie na temacie perspektywy. Dotarłem do kolejnego rewelacyjnego miejsca w tym oto parku. Jak możecie za mną zaobserwować, jest wiele pięknych kolorów. Dzięki roślinności, która się tutaj znajduje i obecnej porze roku. Także zamierzam Wam pokazać kolejne trzy perspektywy. Od tej najbardziej standardowej, którą robi każdy Kowalski, a więc tej oto właśnie z pozycji stojącej. A następnie poszukamy ciekawszego spojrzenia, tak by Wasze zdjęcie prezentowało się znacznie lepiej. Kolejny sposób to nic innego jak podejście bliżej do obiektu, obniżenie nóg statywu i skoncentrowaniu się na szczegółach, tak zwanym oczyszczeniu zdjęcia ze zbędnych elementów znajdujących się na poprzednim zdjęciu. Jesteśmy teraz jeszcze bliżej fotografowanego obiektu, opuszczamy nogi statywu, ustawiamy wszelkie niezbędne parametry i robimy zdjęcie finalne. Sami ocencie, które podoba się Wam najbardziej. Pamiętajcie, że zmienić perspektywę możecie nie tylko zmieniając miejsce Waszego aparatu, ale również zmieniając ogniskową w Waszym obiektywie, pod warunkiem, że posiadacie obiektyw zmiennoogniskowy. Ja dziś mam 18-140
i z pozornie banalnego ustawienia aparatu jestem w stanie zrobić dość ciekawe zdjęcie. Pamiętaj, że w samym procesie postprodukcji możesz zmienić bardzo dużo, ale będzie Ci na pewno bardzo ciężko zmienić perspektywę, jeśli nie zadbasz więc o nią podczas robienia zdjęć, to tak naprawdę Twoje zdjęcie tuż po przerzuceniu do komputera może wylądować równie dobrze prosto w koszu. Temat samej perspektywy jest dość obszerny, ale ma bardzo duże znaczenie, także jeśli podobało Ci się to wideo, to pamiętaj, zostaw łapę w górę. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj kanał. Trzymaj się, do usłyszenia. Hej!